Dobry. Panie strażniku, chciałbym panu zgłosić wykroczenie, które popełnił kierujący Fiatem Panda, który wjechał pod zakaz. Dobrze, zgłosił pan. Czy zostanie kierujący ukarany? Czy tylko pouczony? Nie powinien pana interesować. To jest tylko i wyłącznie w mojej gestii. Bo to już drugi raz, to już recydywa. Wie pan o tym, nie? I następny kwiatek. Wyjeżdża Panda. Dlaczego się zatrzymuje na miejscu oznaczonym kopertą? Żeby słonie czuły się lepiej. Zdarzają się czasem nawet białe słonie, które są uważane za święte, albo za wcielenia bogów, którzy pod tą postacią schodzą na ziemię. Ale... I wjechała Panda. Czy się niosąc, to jest pan strażnik Piotr. Niesie ciężki fotoradar. I to jest kolejny strażnik, któremu kompletnie nie przeszkadza, że kierujący Fiatem Panda, jak i inni pracownicy Straży Miejskiej, łamią nagminnie przepisy. Także zakazy są po to, żeby je łamać. Jadąc do pracy w celu wyłapywania kierowców popełniających wykroczenia, sami popełniają wykroczenia. Miejscowość Sulechów, 13 grudnia 2010 rok. Jak widać, przyzwyczajenia pewnych osób się też nie zmieniają. A znak ewidentnie zabrania tego. Dzień dobry. Dzień dobry. A pytanie. Jakim prawem pan komendant wjeżdża sobie na teren tej posesji, gdzie tu jest zakaz? Proszę się zapytać pana komendanta. A jest? Nie. Czyli mogę wzywać policję, dobrze. To jest dla pana? Nie wiem. Wreszcie to są dwie różne sprawy. Nie, to samo jedno potwierdzić. Dlatego się pytam. Na drugiej stronie też mogę? Bo potem będzie, że zginęła kartka. Okay. A tak czysto informacyjnie, jaka jest kara za złamanie tego znaku? Zgodnie z certyfikatorem? Tak. Od 20 do 500 zł i 5 punktów prawie. Zobaczymy, jaka będzie decyzja policji. Ojejku, a gdybym chciał się dodzwonić do Sulechowa, do policji? No, jeżeli pan kręci 997, to tutaj, w Zielonej Górze. Panie komendancie, proszę powiedzieć, dlaczego pan każdego dnia wjeżdża na zakaz i dlaczego pan teraz ucieka? Proszę poczekać, ja wzywam policję. I proszę nie kręcić samochodu, bo to jest mój prywatny samochód. Od razu pana ostrzegam. To pójdzie do wykroczenia. Panie komendancie, dlaczego pan łamie przepisy? Proszę bardzo, pan komendant we własnej osobie bardzo szybko się pojawił i teraz ucieka. Brawo! Pokażemy, jak pan komendant aby nie było wątpliwości. Tak. Tak właśnie. To jest pan komendant z Sulechowa, który został już poinformowany przez pracowników Straży Miejskiej, że należy wjechać autem, bo zaraz przyjedzie policja. Tylko pogratulować, że pan komendant od razu na hasło, że będzie policja się zwinął. Dziękuję bardzo za takie prawo. Brawo, brawo. Straż Miejska w Sulechowie i prawo.
Pan komendant zwiał. Parking czysty. Widać na chwilę obecną. Kamera już nie będzie pilnowała. Jest taka kamera, która pilnuje auta pana komendanta i przy okazji całego parkingu. No jeżeli nie, ma pan rację, to jak najbardziej. Tam, no bo to jest 50 w terenie zabudowanym, tak? Tak, no, po prostu jak nie ma znaku. W miejscowości nie ma takiego ograniczenia. Jest to wielokrotnie tak. I tak jak mówię, no cóż bym od pana oczekiwał? Nie jestem mieszkańcem Sulechowa, ale działam na terenie Sulechowa. Jestem bardzo często na terenie Sulechowa. Bardzo bym się cieszył, gdyby Straż Miejska, stanowiąc prawo, też to prawo przestrzegając, gdyby karając ludzi mandatami, też sami byli na prawie, a nie zwyczajowo w tym wypadku jest fotka. W pierwszej kwestii ma pan rację, tutaj nie będę dyskutował, tak? Bo mówię, żebym po prostu może źle zrobiłem, bo poinformowałem strażników, że stoi samochód BMW pana komendanta i że zadzwonię na policję. Powinien najpierw zadzwonić na policję i poczekać, aż przyjadą i dostanie. A tak to pan komendant się pojawił w zakrystii i od razu skok do samochodu. No dostałby mandat, no bo... I to też jest nie tylko... To jest działanie nie tylko dziś, ale każdego dnia następnego. Tak samo firma wjeżdżająca z fotoradarem. Tam jeszcze jest jedna Corsa, jednego pana to już mniejsza z tym. Okej. Okay. Dobra. Po coś ten znak stoi? Jeżeli, jak każdy. Jeżeli mamy przestrzegać 40, 50, to ten też będziemy przestrzegać. Dobra. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma wątpliwości, że stoi biała panda. Nie należąca do Straży Miejskiej. Halo? Słucham, policja Sulechów. Dzień dobry. Chciałbym zgłosić, że na zakazie pod budynkiem Straży Miejskiej jest zaparkowany samochód, który nie należy do Straży Miejskiej. I to jest ewidentne łamanie przepisów. Pan podejdzie pod Straż Miejską, tam jest budynek i pojadą. To znaczy, wie pan co? Tak się akurat składa, że podjechała Straż Miejska i ten... Czy mogę pani zgłosić? Bo zgłaszam na policję, a tutaj pan komendant mówi, żebym zgłosił państwu, bo... Ten samochód WD51605 nie należy do Straży Miejskiej, a przed chwilą przyjechał, także to jest na pewno wykroczenie. Zgłosił pan u góry, tak? No ale będzie jakaś kontynuacja tego, tej sprawy? Jeżeli zgłosił pan... Bo już panu Zbyszkowi dwa razy kiedyś zgłaszałem. Jeżeli jest zgłoszone, to będzie. Dziękuję. I ten samochód tutaj tak każdego dnia, od rana do nocy wjeżdża. Jakie ładne okulary. No i widać stara zasada. Najciemniej jest pod latarnią. No nie, no to jest... To jest hit nad hity. Proszę bardzo. Jest i pan komendant. No i co, panie komendancie? Nie dotyczą pana znaki, tak? Panie komendancie, czy nie dotyczą pana znaki? Czy nie dotyczą pana przepisy? Czy jest pan ponad prawem? Poczekaj chwilę, poczekaj. Dzień dobry. Czy mógłbym pani zgłosić, że kierujący pojazdem BMW wjechał na zakaz? Dzisiaj już drugi raz wyjechał, wczoraj wjechał i dzisiaj też wjechał. Jeszcze kierujący udaje, że nie rozumie, co mówię. To jest pan dowcipny komendant. Chodź, bo to jest pan, który kręci filmy, chodź. Dzień dobry, witam. Ponownie prosiłem pana przed chwilą o interwencję w sprawie samochodu zaparkowanego. Ale niech pan dalej posłucha mnie. Proszę mnie dalej posłuchać. Strażnik miejski sprawę zbagatelizował, a na domiar złego, znaczy na domiar tego wszystkiego, swoim prywatnym autem na zakaz też przyjechał pan komendant. Żaden ze strażników nie ukara pana komendanta żadnym mandatem. Zielona Góra. Tak. A? Dziękuję, że pan istnieje. Poczekaj. Ale to jest miejsce, jak to się mówi... Jest zakaz. W tym miejscu mają prawo wjazdu tylko i wyłącznie. Już panu przeczytam, co jest napisane pod znakiem. No. Dokładnie. Prywatne auto komendanta na pewno wypada z tego. Nie dotyczy pojazdów Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Miejskiej. Nie ma słowa o żadnych prywatnych autach.
o żadnych prywatnych firmach. Pan komendant dzisiaj, jak zgłosiłem, to się nagle pojawił i uciekł, co wcześniej do pana dzwoniłem. No ale jak chwilę wykazałem cierpliwością, się to z powrotem powrócił. Pan komendant bawi się w policjanta, znaczy bawi się w bardzo rygorystyczne przestrzeganie przepisów, nakładanie mandatów i tym podobnych, a sam łamie prawo. Sam popełnia wykroczenia. Dlatego prosiłbym o interwencję. Nikt ze strażników nie podejmie żadnej interwencji co do tej osoby. Dobrze, ja rozumiem. Proszę czekać na miejscu. Dobrze, czekam. Jesteś mieszkańcem Sulechowa. Jestem. Stoimy pod... na zapleczu stoi auto pana komendanta, tak. Ponad prawem. A pan komendant zajmuje się gorliwym przestrzeganiem prawa, tak? No, stoi auto... Staje auto jakiejś firmy X. Zgłosiłem sprawę na policji za pierwszym razem, bo kazali zgłosić straży miejskiej, no ale teraz już jak przyjechał pan komendant, wiadomo, że nikt ze strażników pana komendanta nie ukaże. No ale rzeczywiście, że nie. Czy to jest tak normalne w Sulechowie? Raczej tak, tutaj zawsze auta stoją, nie ma dnia, żeby tutaj nie stały. No ale po co są? Po co są znaki? Żeby co? Żeby je łamać? Są znaki po to, żeby straż miejska mogła się przyczepić. A oni są ponad prawem. Tak, oczywiście. No dzisiaj jest lot samochodów. O, widać, fotoradar sobie jeździ na face. Ale oby jak najszybciej przyjechała policja. Nie TVN24, tylko przepisów się nie łamie. Trzepie pan ludzi za 3 na godzinę. Dzień dobry, czy przyśle pan ten samochód tutaj? Tylko, że muszą rozpocząć pracę. Aha, no bo tutaj, no bo zaraz już nie będzie potrzeby, bo pan komendant już... Pan... Ja proponuję tak, jeżeli pan to by nie zdążył... Ja to mam sfilmowane. Proszę sobie zająć, zapisać tablicę rejestracyjnego swojego pojazdu i w każdej jednostce policji najlepiej w każdym Sulechu zgłosić o tym wykroczeniu. Jakby pan już nie dojechał, rozumie pan? Mhm. Nie, no to już się umówmy, że niech pan tutaj patrolu nie wysyła, nie, bo... Patrol myślę, niech pan czeka. Nie, ale tu już nie będzie po co, no bo pan komendant wyjeżdża, te dwa samochody firmy zewnętrznej, które tu notorycznie wjeżdżają na zakaz, też wyjeżdżając. Dodatkowo... Jeżeli tak, to proszę przyjść i zgłosić to wykroczenie, tak? Dobrze. Czyli nie wysyłać patrolu? Nie wysyłać, no bo oni już zdążyli wszyscy pouciekali, no to po co? No szkoda tu fatygi, ja też stąd jadę. Po prostu przyjadę i zgłoszę powyższą sprawę. No to czekamy. I tak to akcja wygląda.